Szczęść Boże, coś wam powiem. Nieraz próbuję tego dociec, jestem czy nie jestem. Tylko, że sam dla siebie człowiek nie jest świadectwem. Musi zawsze ktoś drugi poświadczyć. Sam dla siebie człowiek jest zbyt wyrozumiały. Jak może, tak się broni przed sobą. Kluczy, wymija się, omija, aby nie dalej, nie głębiej, nie tam, gdzie coś ukrywa. Sam przed sobą każdy chciałby wyjść jak na ślubnej fotografii. To słowa Wiesława Myśliwskiego, który jako pisarz czerpał inspirację z prostego życia. Jezus przedstawił nam dzisiaj faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy niewiele mieli wspólnego z prostym życiem, bo woleli takie życie zaszczytne, wzniosłe. Ich mowa nie miała odbicia w życiu, a ich wymagania były nadludzkim wysiłkiem. Ich wskazania były błędne. Bardzo dźwięcznie brzmi dzisiaj słowo biada, które odzwierciedla ten smutek Jezusa z powodu zatwardziałości ludzkich serc. Już mówi publicznie do uczniów, poucza właśnie faryzeuszy i uczonych, mówiąc do nich nie po to, żeby ich upokorzyć publicznie, ale pragnie ich nawrócenia i odkrycia piękna Bożej miłości. Jeśli ktoś został powołany, by być pasterzem swego ludu, by kochać wszystkich całym sobą, by służyć, to później jest taki wielki żal, że porzucił to, co szlachetne, a stał się zwykłym najemnikiem i ślepym przewodnikiem. Z nas pokusa, żeby o sobie samym dawać dobre świadectwo, ale zapominamy, że świadkiem musi być ktoś autentyczny i prawdomówny. Prawda jest istotnym elementem budowania życia. Natomiast obłuda i fałsz prędzej czy później, wychodząc na jaw, zniszczą wszelkie potencjalne dobro. Egoizm, prywata, wygodnictwo to takie cechy rządziły sercami wspomnianych przez Jezusa ludzi, które wypełnione tylko teoriami miały negatywny wpływ nie tylko na nich samych, ale były antyświadectwem dla innych ludzi. Zapewne adresaci dzisiejszych napomnień musieli Jezusa nienawidzieć. Dlatego szukali później sposobu, jak go zabić. Ale czy tylko oni podchodzą negatywnie do tych, którzy mówią prawdę i wytykają błędy? Nie sądzę, że byli jedyni, bo i obecnie takich nie brakuje. Bez wątpienia złem było i jest utrudnianie wiary bliźnim poprzez słowa i uczynki nie mające nic wspólnego z deklarowanym przywiązaniem do głoszonej Ewangelii, a zwłaszcza do przekazania miłości bliźniego. Aktualnie w zlaicyzowanej Europie i w Polsce również wielka odpowiedzialność leży na ludziach Kościoła, na tych konsekrowanych i świeckich, aby być wiarygodnym w słowie i czynie. Inaczej, dając zły przykład, będziemy siać zgorszenie. Tym samym będziemy zamykać Królestwo Boże przed sobą i ludźmi. Jezus Chrystus chce dać nam swoje światło i siłę, abyśmy byli w tym świecie krzywicielami pragnienia świętości, przekazicielami optymizmu i nadziei. Krótko mówiąc, żebyśmy byli znakiem Jego miłosierdzia.